Rozmowa dnia. W studiu Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zacznijmy od 500+. 500+ dzisiaj to inne 500+ niż 6 lat temu, wtedy ten program ruszał. 500+ to jedna z form wsparcia polityki prorodzinnej. Przez te 6 lat realizujemy skutecznie politykę prorodzinną, a więc sztandarowy program to Rodzina 500+, gdzie 200 miliardów złotych już trafiło do polskich rodzin, ale przede wszystkim program ten jest uzupełniany i on sam ewaluował. Na początku przypomnijmy, że program ten miał kryterium dochodowe na pierwsze dziecko, następnie to kryterium dochodowe zostało zniesione i wprowadzone kolejne wsparcia dla rodzin, a więc program Dobry Start, czyli wyprawkę na rozpoczęcie roku, świadczenie matczyne, rozszerzenie programu Maluch Plus, a w tym roku wprowadziliśmy dwa nowe programy prorodzinne, to Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Przypomnę, że jest to 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko w okresie od ukończonego pierwszego roku życia do trzeciego roku życia i dopłata do żłobków, czyli kolejne wsparcia. My przede wszystkim tą politykę prorodzinną chcemy kształtować w ten sposób, żeby dokładać świadczenia, które są potrzebne młodym ludziom, aby podejmowali decyzję o tym, że wchodzą w związek małżeński i że rodzą się pierwsze i kolejne dzieci, aby wyjść z pułapki niskiej dzietności. Ale spójrzmy na czyste 500+, chodzi o siłę nabywczą tych pieniędzy. Ale panie redaktorze, musimy przede wszystkim spojrzeć na tą inwestycję w rodzinę, a więc to szersze odniesienie. Dzisiaj rodzic, który ma dziecko, a więc od urodzenia do 18 roku życia, tej inwestycji wsparcia państwa w wychowaniu dziecka otrzymuje 120 tysięcy złotych przez program Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Natomiast rodzic w 2015 roku nie mógł liczyć na takie wsparcie, bo takich programów po prostu nie było. A tymczasem Donald Tusk mówi, że będzie starał się bronić 500+ przed PiS-em. Powiem tak, że trudno mi uwierzyć i w ogóle wywnioskować, co Donald Tusk myśli, bo Donald to Tusk kiedy mówił... na zarzut czy na propozycję jednego z działaczy Platformy Obywatelskiej, żeby w ogóle zlikwidować 500+. Donald Tusk nie musi bronić 500+ przed PiS-em, bo PiS prowadzi właśnie konsekwentną, stabilną politykę prorodzinną, a więc dokładając nowych świadczeń, a więc przed PiS-em nie musi bronić. Raczej musi bronić przed samym sobą i swoimi działaczami, bo przede wszystkim oni raz chcą zabierać, raz chcą dawać. Brak stabilizacji, brak konsekwencji w wypowiadanych słowach. Przypomnijmy przecież słowa, kiedy Donald Tusk o 500+ wypowiadał się w ten sposób, że gdyby miał pieniądze, to by oczywiście przekazał, ale one są, nie wie, gdzie są zakopane, czy w zakopanym, więc tutaj myślę, że przemilczeć należy to, co Donald Tusk mówi, bo kiedy mówił, że nie będzie podnosił podatków, to je podnosił, tak jak i z wiekiem emerytalnym, a więc wiemy, że to jest czasami odwrotnie proporcjonalne do tego, co mówi. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej proponuje również 4-dniowy tydzień pracy. Co pani na to? Podoba się pani ta idea? Ja powiem tak, że jak proponuję 4-dniowy tydzień pracy, to nie wiem, czy to nie będzie 6- lub 7-tygodniowy tydzień pracy, więc tutaj już no 4 byłabym... dni to 4 dni. Oj, tu już byłabym ostrożna, bo nie zawsze 4 to samo każdy rozumie i to samo proponuje. Przede wszystkim my mamy zapisy kodeksu pracy, które normują czas pracy w Polsce. Wielu od wypowiedzi Donalda Tuska, wielu przedstawicieli zarówno strony społecznej, ale także pracodawców na ten temat się wypowiedziało, raczej utopijnego pomysłu. Przede wszystkim kodeks pracy już dzisiaj pozwala w porozumieniu wprowadzać elastyczne formy czasu pracy, a więc to przede wszystkim można w zależności, jakie jest porozumienie między pracodawcą a pracownikiem, a więc myślę, że zmiany te, utopijne zmiany, które chciałby zaproponować Donald Tusk, nie są realne i nie są potrzebne. Chociaż należy pamiętać, że Polska to trzeci najdłużej pracujący naród w Europie po Serbach i Grekach. To prawda, ale przede wszystkim wprowadzamy elastyczne formy czasu pracy, które pozwalają łączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym, a więc to między innymi wprowadzenie pracy zdalnej, nad którą pracujemy w Sejmie, do kodeksu pracy, aby te formy stały się właśnie formami powszechnymi i które już pokazały, że sprawdzają się na przykład w pandemii koronawirusa. Skoro pani o tym mówi, to kiedy ta ustawa ujrzy światło dzienne? Ona ujrzała już
światło dzienne, trafiła do Sejmu po przyjęciu przez Radę Ministrów. Ale teraz czekamy na gotowe już rozwiązania przyjęte przez Sejm, Senat i podpisane przez prezydenta. Najbliższe posiedzenie Sejmu będzie powrót do prac nad ustawą wprowadzającą pracę zdalną, a więc najprawdopodobniej Senat ma miesiąc na rozpatrzenie tej ustawy. Następnie będzie analizował pan prezydent. Liczę na to, że jesienią tego roku już te zapisy będą wprowadzone i wejdą w życie. A tymczasem mamy rekordowo niskie bezrobocie. Z czego to wynika? Przede wszystkim rekordowo niskie bezrobocie jest tym takim sprawdzianem, odpowiedzią po pandemii, kiedy była silna interwencja państwa w to, aby utrzymać miejsca pracy. Przypomnijmy sobie te ponad 2 lata temu, kiedy pandemia w Polsce się rozpoczęła. Wtedy opozycja krzyczała, że będziemy mieli co najmniej dwucyfrowe bezrobocie. My przede wszystkim poprzez właśnie troskę o te miejsca pracy, a więc setki miliardów złotych, które trafiły dla ratowania miejsc pracy, obroniliśmy ten rynek pracy. I to jest właśnie ta odpowiedź. Zapotrzebowanie rynku pracy dalej jest na to, aby jak najwięcej rąk do pracy było. Staramy się, jest 4,9 stopa bezrobocia, czyli najniższe od 32 lat w Polsce. Jesteśmy również liderem w Europie, bo jesteśmy drugim państwem z najniższym bezrobociem. Aktualnie osób, które rejestrowanych są w Polsce jako osoby bezrobotne, jest to około 820 tysięcy, a więc potrzebne są ręce do pracy i też obywatele między innymi Ukrainy, którzy przybyli po wybuchu wojny w Ukrainie, uzupełniają ten rynek właśnie pracy. Właśnie chciałem zapytać, jak obywatele Ukrainy, ale nie tylko obywatele Ukrainy, bo przecież z innych stron świata również osoby u nas pracują, wpływają na rynek pracy. Czy to jest zubożenie naszego rynku pracy, czy wprost przeciwnie? Czy obcokrajowcy zabierają nam pracę? Nie, obcokrajowcy absolutnie przy tak niskim bezrobociu nie zabierają nam pracy, uzupełniają, wręcz możemy osiągnąć efekt synergii, korzyści dla obu stron, a więc przede wszystkim widzimy z danych ZUS-u po odprowadzanych ponad składkach. Ponad milion osób. Ponad milion składki, osób, składki. Dokładnie tak. Widzimy też po kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy, że te zatrudniania są zgodnie z kodeksem pracy, co nas przede wszystkim cieszy, ale cały czas tą sytuację monitorujemy, ale jest to uzupełnienie i to jest, może być pozytywny impuls dla polskiej gospodarki, przede wszystkim patrząc przez inwestycje strategiczne, czyli potężne środki, które trafiają do samorządów na realizację różnorakich zadań, takich odbudowujących Polskę po pandemii. Ręce do pracy są potrzebne, a więc cudzoziemcy również uzupełniają ten rynek pracy, nie zabierając pracy Polakom. 14. emerytura kiedy? 25 sierpnia tego roku rozpoczną się wypłaty 14. emerytury, czyli tego dodatkowego wsparcia dla seniorów. Poziom wypłaty 14. emerytury na rękę to jest 1217 zł, jeżeli osoba ma uprawnienia do pełnej 14. emerytury. Przypomnę, że tutaj jest kryterium dochodowe 2900 zł, a więc te osoby, które mają świadczenia emerytalno-rentowe wyższe, będą w mechanizmie złotówka za złotówkę miały pomniejszone wypłatę tego świadczenia. Około 9 tysięcy emerytów i rencistów otrzyma 14. emeryturę. 9 tysięcy? 9 milionów, przepraszam, i 11 miliardów złotych budżet tego Nic świadczenia. Nic nie trzeba robić. Nic nie trzeba robić w terminie wypłaty renty i emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ wypłaci, więc musimy przede wszystkim, przestrzegam naszych kochanych seniorów, no gdyby ktoś zapytać. Chciał pomóc wypełnić wniosek. Nie składamy żadnych wniosków. Organy emerytalno-rentowe wypłacą w dniu wypłaty emerytury. Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, gościem programu Pierwszego Polskiego Radia. Dalsza część rozmowy już na naszych stronach internetowych, a także w mediach społecznościowych. Pani minister, skoro mowa o pracy, to chciałbym jeszcze zapytać o pracę w handlu w niedzielę, dlatego że na antenie naszej audycji w Sygnałach Dnia zadaliśmy takie prowokujące pytanie, czy może w związku z tym, że część sklepów stara się jakoś obejść te zakazy, a to na przykład wprowadzając wypożyczalnie rowerów do sklepu spożywczego, gdzieś tam nawet zakład pogrzebowy podobno funkcjonuje przy jakimś sklepie. Czy wobec tego rodzaju prób
nie lepiej uwolnić handel w niedzielę? Absolutnie nie. Stoimy na stanowisku. Zresztą zmiany w ustawie były też przeprocedowane w tym roku, że należy szanować to, co jest ustalone, a więc przede wszystkim niedziela jest tym dniem odpoczynku dla spędzania czasu z rodziną. W ustawie tak są sytuacje przedstawione, kiedy może być ten handel prowadzony, a więc nie będziemy wprowadzali żadnych zmian, które miałyby rozluźnić pracę w niedzielę i handel w niedzielę. Teraz o pomocy seniorom, o wsparciu dla seniorów. Na jaką pomoc w tej chwili, na jakie wsparcie seniorzy mogą liczyć? Przede wszystkim, jak patrzymy na wsparcie dla seniorów, to musimy, właściwie to są takie dwa filary. Wsparcie finansowe, to o czym już dzisiaj też wspominaliśmy, a więc waloryzacja rent i emerytur, wprowadzenie dodatkowego świadczenia, 13. emerytura, która jest wiosną wypłacana, i 14. emerytura, jako to świadczenie dodatkowe. I w tym roku właśnie za moment ruszą wypłaty tych świadczeń, to gdybyśmy porównali rok obecny 2022, waloryzacja 13. emerytura, 14. emerytura, to jest ponad 40 miliardów dodatkowych środków, które dla naszych seniorów płyną. W roku 2015 to było 3 miliardy 600 milionów złotych, a więc widzimy, jak to wsparcie rośnie. Przede wszystkim jest wsparciem, które jest konieczne, potrzebne, bo jednak grupa emerytów to są osoby, które mają niższe dochody, dlatego też bardzo ważne jest, aby ustalać adekwatnie minimalną rentę i emeryturę. Ale oprócz tego jest bardzo ważna aktywność osób starszych poprzez programy, które realizujemy, a więc między innymi tworzenie domów i klubów seniora, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W Polsce ich mamy blisko 1100. Kiedy spotykam się właśnie z seniorami przebywającymi w tych klubach i domach seniora, cały czas chcieliby, aby tych zajęć jeszcze było więcej. To są różnorakie aktywności, rehabilitacja czy aktywność kulturalna, a więc przede wszystkim to jest ten czas, wspólnie spędzony czas i aktywność w jesieni życia, ale także oprócz samorządów działania są prowadzone przez organizacje pozarządowe. My realizujemy program Aktywni Plus, który jest właśnie dedykowany dla organizacji pozarządowych na różnorakie projekty. 40 milionów złotych rokrocznie trafia w sumie na program Senior Plus, Aktywni Plus, to jest rocznie 100 milionów złotych. I ta aktywność dla seniorów jest potrzebna, ponieważ żyjemy coraz dłużej, a więc przede wszystkim poczucie zdrowia, wspólnie spędzonego czasu i aktywność jest właśnie niezmiernie ważna. Mówi pani o tym programie, o programach Senior Plus, Aktywni Plus, ale seniorzy, gdzie mogą się dowiadywać na ten temat? Z jakiej pomocy, z jakiego wsparcia mogą skorzystać? Przede wszystkim tą pomoc dedykujemy przez swoje portale, poprzez docieranie przez samorządy, poprzez dedykowane programy przez organizacje pozarządowe, ale także realizujemy program Wspieraj Seniora. Jest to taka infolinia, gdzie seniorzy też mogą poprosić o konkretną pomoc, o konkretne wsparcie i my razem w współpracy z samorządami jako ministerstwo zabezpieczamy środki, natomiast samorządy realizują tam też politykę informacyjną i politykę wsparcia dla seniorów. Pani minister, teraz chciałbym zapytać o płacę minimalną w przyszłym roku. Wiem, że są dwie propozycje tej płacy minimalnej. Od 1 stycznia pierwsza transza podniesienia, a w lipcu przyszłego roku kolejna. Czy już wiadomo, ile będzie ta płaca minimalna wynosiła i jaka jest ścieżka dojścia do tego? Rzeczywiście przyszły rok 2023, zgodnie z ustawą, ponieważ mamy wysoki poziom inflacji właśnie spowodowany tymi czynnikami zewnętrznymi, a więc po pandemii, wojna w Ukrainie, przede wszystkim inflacja, przede wszystkim waloryzacja będzie przebiegała dwukrotnie, a więc 1 stycznia rządowa propozycja jest od 1 stycznia 3383 zł, a od 1 lipca 3450 zł. I również będzie oczywiście ustalona stawka godzinowa, którą od lat ustalamy dla bezpieczeństwa zatrudnienia pracowników. I to jest propozycja, którą przedstawiliśmy Radzie Dialogu Społecznego. Strona
strona społeczna i strona pracodawców będą na ten temat rozmawiały najbliższy czwartek, jest Rada Dialogu Społecznego. Jeżeli zostanie wypracowane porozumienie między stroną społeczną a stroną pracodawców, to wtedy zostanie przedstawiona określona stawka. My przede wszystkim ostateczny kształt minimalnego wynagrodzenia na 2023 rok będzie ustalony 15 września. Do 15 września musi być ustalony. No ale niektórzy przedsiębiorcy chcą, żeby ta płaca minimalna była zróżnicowana w zależności od regionu. Też pojawiają się rzeczywiście takie propozycje. Też pełnomocnik do spraw małych i średnich przedsiębiorstw też taką propozycję przedstawia. My jednak patrząc na sytuację z bezrobociem na terenie całego kraju, jednak do tej nie skłaniamy się do tej propozycji. Proponujemy tą płacę minimalną na tym poziomie, którym właśnie powiedziałam, od 1 stycznia 3383, następnie 3450, ale jeszcze do 15 września na pewno sytuacja się zmienia, bo ona jest cały czas dynamiczna, związana właśnie z inflacją, a więc ta ostateczna decyzja będzie w połowie września. Czyli jak będzie wyższa inflacja, to automatycznie też ta płaca minimalna będzie większa, tak? To będziemy rozumieć? Analizować, jeżeli zmienią się wskaźniki związane z inflacją, to może też taka sytuacja mieć miejsce. Niedawno Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej. Co to takiego jest? To tak naprawdę jest bardzo ważne rozwiązanie, uporządkowanie przede wszystkim tych przedsiębiorstw działających w sferze ekonomii społecznej, a więc między innymi spółdzielni socjalnych i tych przedsiębiorstw, które działają biznesowo, ale też z nastawieniem na ten czynnik społeczny. A więc przede wszystkim uporządkowanie, również ta ustawa jest jednym ze wskaźników Krajowego Planu Odbudowy, który jest właśnie zawarty, będzie realizowany. A więc jest to pierwszy krok do wprowadzenia pewnych zmian, ale także określonych dofinansowań, które będą realizowane dla podmiotów ekonomii społecznej. A podmioty ekonomii społecznej cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Przede wszystkim zagospodarowanie tej przestrzeni dla osób, czy wykluczonych społecznie, czy potrzebujących wsparcia w najmniejszych miejscowościach jest bardzo potrzebny. I dlatego ta ustawa jest, można powiedzieć, takim historycznym uporządkowaniem i prace nad nią trwały wiele lat. Cieszymy się, że ona teraz już trafia do Senatu i zapewne w tym roku zostanie ona wdrożona w życie. Czyli chodzi na przykład o wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych, które zatrudniają, czy mają zatrudniać osoby chociażby niepełnosprawne. Między innymi osoby niepełnosprawne, osoby wykluczone społeczne, to wsparcie właśnie i te działania w ramach ustawy o ekonomii społecznej są przewidziane. Na zakończenie, pani minister, chciałbym jeszcze panią zapytać o koncepcję dochodu gwarantowanego. Ruszył w jednej z gmin województwa warmińsko-mazurskiego właśnie taki program pilotażowy. Jeszcze na razie efektów tego nie znamy, ale czy w ogóle pani resort myśli o czymś takim jak dochód gwarantowany? W tym akurat konkretnym przypadku chodzi o to, że każda osoba niezależnie od swojego statusu materialnego dostaje 1300 zł. Przede wszystkim jest to pilotaż, który jest przeprowadzany, a więc tutaj musimy poczekać, aż zostaną przede wszystkim wypracowane wnioski po tym czasie pilotażu i wtedy w trakcie ewaluacji tego programu będzie można się zastanowić, czy rzeczywiście można w jakichś obszarach taki program zastosować. Dzisiaj nie pracujemy nad takowym rozwiązaniem w resorcie, ale będziemy przyglądać się przede wszystkim właśnie, jakie będą efekty tego pilotażu. Czyli można powiedzieć, że to jest melodia przyszłości, jeśli bardzo, chodzi o myślę, ten że bardzo daleka melodia przyszłości. Dziękuję bardzo. Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, gościem programu pierwszego. Dziękuję bardzo. Radia. Dobrego dnia życzę. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.